jak to jest, że mogą się spełniać marzenia, że mogą się materializować? Otóż rzecz jest jak najbardziej prosta. Pamiętacie, jak na wstępie mówiłam, że Hawajczycy uważają, że myśli są przedmiotami. Czyli jest to przedmiot, ale jeszcze o pewnej takiej subtelnej strukturze. I oczywiście istnieje tutaj taki sposób, jeżeli chcę, żeby w moim życiu coś się wydarzyło, to po pierwsze muszę określić, co to ma być, prawda? Czyli muszę sobie wyobrazić, dokąd zmierzam, czego oczekuję. I symbolem tego jest, że jeżeli kieruję taką modlitwę w tańcu, czy przygotowuję się do tego elementu, to jestem w stanie powiedzieć, oto jest moje marzenie. I w prawo. Thank you.
wdech i aloha. A teraz powtórzmy. Oto jest moje marzenie. Energia mnie napełnia. Mocny wdech. Znoszę modlitwę w niebie. Moja modlitwa się spełnia. I brawa!